II wojna światowa pochłonęła ponad 50 milionów ludzkich istnień. Z potęgą militarną Hitlera przez kilka lat walczył cały świat. Wojna byłaby dłuższa i jeszcze okrutniejsza, gdyby nie genialny umysł tego oto człowieka i jego dwóch kolegów. Wynalazek, którego byli autorami, nie tylko wpływał na losy wojny, ale też dał początek erze komputerów. Zapamiętałem go jako raczej niepozornego i bardzo skromnego człowieka, który nie rzucał się w oczy i zupełnie nie zwracał na siebie uwagi. Nigdy mi nie przyszło na myśl, że mam przed sobą człowieka, który w moim odbiorze bardziej przyczynił się do zwycięstwa nad Hitlerem, aniżeli wszystkie armie. Bydgoszcz, ulica Wileńska. Tutaj urodził się i wychował Marian Rejewski. Był jeszcze dzieckiem, gdy w roku 1915 dwaj oficerowie holenderskiej marynarki konstruują Enigmę. Urządzenie, z którego tajemnicą Rejewskiemu przyjdzie zmierzyć się kilkanaście lat później. Holandia. Tutaj wymyślono Enigmę, pierwsze w świecie elektromechaniczne urządzenie szyfrujące. Dwóch żołnierzy marynarki, Henger i von Spinger, zostali poproszeni o skonstruowanie takiej maszyny, która pozwoli na utajnienie wiadomości przekazywanych podczas I wojny światowej. Holandia była wówczas neutralna i chciała ukrywać swoje informacje zarówno przed Niemcami, jak i Anglikami. Żołnierze zbudowali dwa egzemplarze maszyny, które były używane we wschodniej Indonezji. Łamacze kodów. Najwybitniejsze dzieło, jakie dotychczas ukazało się na temat szyfrów. Książka powstawała kilkanaście lat. Jej autor, Amerykanin, dr David Kahn, mówi, że historia kryptologii jest tak długa, jak historia ludzkości. Ludzie od zawsze mieli bowiem do ukrycia jakieś informacje. Pierwszą, udokumentowaną metodą szyfrowania jest liczący ponad 2000 lat szyfr Juliusza Cezara. Szyfr Juliusza Cezara był bardzo prosty. Każda litera alfabetu była zastąpiona przez trzecią literę, występującą w alfabecie za nią. I tak A było zastąpione przez D, B przez E i tak dalej. W taki właśnie sposób szyfrował Juliusz Cezar. Jeśli chcemy zaszyfrować tekst, atakujemy o zmierzchu, to A zastępujemy przez D, T przez W, kolejne A ponownie przez D, K przez N i tak dalej. Tak powstaje zaszyfrowany tekst. Cezar w ten sposób szyfrował między innymi rozkazy wojenne. Teksty tak szyfrowane można dość łatwo rozszyfrować, stosując metodę lingwistyczną. Najprostsza metoda łamania najprostszych szyfrów jest oparta na zasadzie mówiącej, że wszystkie litery alfabetu w danym języku są używane w różnej częstotliwości. W angielskim na przykład jest dużo więcej liter E niż X czy Z. Odczytując zaszyfrowany tekst, najpierw więc musimy ustalić, jaka litera najczęściej w nim występuje. Ponieważ wiemy, że w języku angielskim najczęściej występującą literą jest E, to łatwo odgadniemy, że w zaszyfrowanym tekście pod literą R kryje się właśnie E. Ustalając po kolei, jakie litery kryją się pod literami zaszyfrowanego tekstu, niczym po nitce do kłębka, odszyfrujemy całą treść. Choć na przestrzeni wieków wymyślano kolejne metody szyfrowania, to jednak dla wprawnych kryptoanalityków nie stanowiły one przeszkody. Prawdziwy przełom nastąpił w XX wieku, gdy wynaleziono maszyny szyfrujące.
nagle liczba kombinacji zastępowalności liter przez inne litery w szyfrowanych tekstach wzrosła gwałtownie. Muzeum Telegrafii Jana Korwera w Holandii. Tutaj spotykamy trójkę przyjaciół zafascynowanych enigmą. Od kilku lat zajmują się historią tej maszyny. Jak mówią, enigma to po bombie atomowej największa tajemnica i zagadka II wojny światowej. Enigma była oparta na elektromechanicznych podzespołach. Jeżeli naciśniesz przycisk, prąd zaczyna płynąć przez serię bębenków, a bębenki obracają się wraz z literami alfabetu znajdującymi się na nich. Impuls elektryczny biegnie od pierwszego bębenka do następnego i następnego, aż do bębenka, w którym zawraca i znów płynie przez bębenki. W końcu trafia do żarówki, która się zapala. Więc na przykład, kiedy naciśniesz literę A, włącza się litera M. A kiedy wciśniesz jeszcze raz A, to inna litera się zapali. Więc za każdym razem, kiedy wciśniesz przycisk, masz kompletnie inne kodowanie. Ponieważ na każdym bębenku znajdowało się 26 styków, przez które mógł przepływać impuls elektryczny, do kolejnych 26 styków, następnych bębenków, to liczba kombinacji zastępowalności liter przez inne litery już w pierwszych modelach Enigmy wyrażała się w miliardach możliwości. Aby zaszyfrować tekst, najpierw ustawiamy tajne hasło-klucz, kręcąc bębenkami. Następnie na klawiaturze wpisujemy pojedynczo litery tekstu, na przykład DOG. Na pulpicie maszyny zapalają się litery zaszyfrowanego już tekstu WAR, War. Trzeba je spisać i przekazać odbiorcy, na przykład drogą radiową, używając alfabetu Morsa. Odbiorca wiadomości miał u siebie taką samą maszynę, która tym razem deszyfrowała tekst. Ustawiając tajne hasło-klucz, odbiorca ustawiał bębenki w identycznym położeniu jak u nadawcy. Następnie wystarczyło już tylko wpisać zaszyfrowany tekst, a na pulpicie zapalały się litery tekstu odszyfrowanego. Radio jest wspaniałym instrumentem wojny. Nie musisz kłaść kabla. Możesz komunikować się na długi dystans bez kabla. Jest jednak jedna jego wada. Każda wiadomość, jaką przesyłasz, może być podsłuchana przez wroga. Pierwsze egzemplarze Enigmy były tak zwaną wersją handlową, przeznaczoną dla firm, które chciały utajniać swoją korespondencję. Niemcy. Po I wojnie światowej, w której życie straciło ponad 10 milionów ludzi, obowiązuje tu zakaz zbrojeń. Na mocy Traktatu Wersalskiego Niemcy mogą mieć jedynie 100-tysięczną ochotniczą armię pozbawioną czołgów, wozów pancernych i lotnictwa. Jednak już w drugiej połowie lat 20. ubiegłego wieku Niemcy poważnie myślą o odwecie za przegraną wojnę. Enigmą zainteresowała się armia. Maszyna jest testowana. Niemieccy konstruktorzy udoskonalają wersję handlową, montując w niej połączenia wtyczkowe, które kilkakrotnie zwiększają liczbę kombinacji zastępowalności liter. Maszyna jest nie do złamania, twierdzą specjaliści od szyfrów. Polska. Kraj ten po I wojnie światowej odzyskał niepodległość. Niemcy uważają, że kosztem części ich terytorium. Nie ukrywają, że granice z Polską uważają za tymczasową. Poznań. Tutaj na miejscowym uniwersytecie rozpoczyna się kurs kryptologiczny dla studentów matematyki. Do łamania niemieckich depesz szefowie polskiego wywiadu wojskowego szukają wybitnych talentów matematycznych. To wymagało dużej wyobraźni, żeby przestawić się z takiego rozumowania zatrudniania, nazwijmy to, lingwistów i mistrzów szachowych, którzy mają pewną zdolność dostrzegania pewnych, prawda, schematów czy obrazów, matematykami. W kursie uczestniczą m.in. Jerzy Różycki, Henryk Zygalski i Marian Rejewski.
Później zostają zatrudnieni w biurze szyfrów polskiego wywiadu wojskowego. W drugiej połowie lat 20. najpierw niemiecka marynarka, a później wojska lądowe wprowadziły nowy środek tajnej łączności. Niemcy byli absolutnie pewni niezawodności maszyny. Zarówno brytyjskie, francuskie, jak i polskie stacje nasłuchowe przechwytują szyfrowane wiadomości wysyłane drogą radiową, których w żaden sposób nie można złamać. Szybko zorientowano się, że Niemcy szyfrują przy pomocy Enigmy. Brytyjczycy wiedzieli, że istnieje maszyna szyfrująca Enigma, która była sprzedawana w tzw. wersji handlowej. Wiedzieli również, że Enigma była używana przez wojsko. Nie wiedzieli natomiast o modyfikacjach, jakie Niemcy robili w tej maszynie i nie znali żadnych szczegółów, w jaki sposób ta maszyna była używana. I Brytyjczycy podjęli pewne wstępne prace, pewną wstępną analizę, doszli do wniosku, że ten szyfr jest niemożliwy do złamania i w zasadzie zaniechali dalszych prac w tym kierunku. Polski wywiad zdobywa egzemplarz handlowej wersji Enigmy. Maszyna wraz z plikiem depesz zaszyfrowanych Enigmą wojskową przekazana jest Rejewskiemu. Matematyk rozpoczyna badania. Po kilku tygodniach dochodzi do wniosku, że pomocna mu będzie teoria permutacji, którą poznał na studiach. Pomysł, że sam proces szyfrowania w Enigmie może dać się opisać w języku permutacji, był pomysłem Rejewskiego, bardzo oryginalnym i bardzo głębokim pomysłem. Niemcy. Partia Hitlera wygrywa wybory. Francuski wywiad ma szpiega w niemieckim biurze szyfrów. Jest nim Hans Thilo Schmidt, pseudonim Asche. Szpieg przekazuje Francuzom informacje dotyczące Enigmy. Ów szpieg dostarczył bardzo interesujących materiałów. Dostarczył na przykład instrukcję posługiwania się maszyną Enigma. Dostarczył schematy, taki schemat, jak ta Enigma wygląda, ale bez połączeń wirników, bez struktury wewnętrznej. Szef francuskich służb kryptologicznych, kapitan Gustave Bertrand, dostarcza dokumenty Polakom. Badając depesze szyfrowane Enigmą, Rejewski rozpoznaje zwyczaje niemieckich szyfrantów. Łapie ich na błędach, takich jak wpisywanie jako hasła klucza imion dziewczyn. Czy też tych samych liter, na przykład AAAA. Rejewski układa równania matematyczne. Wymyśla własne twierdzenia dotyczące permutacji. Tutaj mamy serce Enigmy, zestaw bębenków szyfrujących. Każdy z tych wirników można było na tej osi ustawić w różnej kolejności. Permutacja to jest przestawienie obiektów według innego porządku. Widać, że jeśli mamy do dyspozycji wyłącznie trzy bębenki, to jest sześć różnych możliwości ustawienia ich w rządek. Permutacja to właśnie było to narzędzie matematyczne, którym Rejewski się posługiwał. Rejewski analizuje informacje zdobyte przez francuski wywiad. W końcu rozwiązuje równania. Od tej chwili Enigma nie jest już tajemnicą. Polacy czytają niemieckie depesze wojskowe. Złamanie szyfrów przez Rejewskiego było bardzo skomplikowaną matematyczną operacją. To nie może być wytłumaczone w prosty sposób w telewizji. Nawet jeżeli stoisz naprzeciwko szkolnej tablicy, to jest bardzo skomplikowane. Musisz to robić używając permutacji, kombinacji, matematycznych interwałów turbin, permutacji turbin. To jest bardzo skomplikowana rzecz. To niesamowite, że ktokolwiek czegoś takiego dokonał. Moja głowa jest absolutnie za mała, aby przedstawić, jak Marian Rejewski rozwiązał tak skomplikowany system. This is the greatest tat dieses Jahrhunderts für unser Volk.
Hitler dochodzi do władzy. Płonie Reichstag. Führer rozprawia się ze swoimi przeciwnikami politycznymi. Nazizm staje się ideologią państwową. Hitler nie zamierza respektować rozbrojeniowych zapisów traktatu wersalskiego. Do Rejewskiego dołączają Różycki i Zygalski. Odtąd razem pracują nad szyframi Enigmy. Wspólnie wymyślają metodę rusztu, która znacznie ułatwia obliczenia. Nikt w Niemczech nie przypuszczał, że Polacy już wówczas odczytują najtajniejsze niemieckie depesze. Podkreślić wypada, i to mocno, że tymi ludźmi kierowały wyłącznie motywy patriotyczne. Przecież każdy z nich mógł zrobić karierę i pieniądze w swoim fachu, prawda? I jednak mimo wszystko na tym się koncentrowali, kosztem jednak własnym. I to jest bardzo ważna rzecz. Motyw patriotyczny. Nie mogli się spodziewać żadnej nagrody. Hitler wbrew zakazom tworzy Luftwaffe, niemieckie siły powietrzne. Wprowadza obowiązkową służbę wojskową, rozbudowuje przemysł zbrojeniowy. Zachód nie protestuje. Gdy premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain odwiedza Hitlera, to po spotkaniu oświadcza: mimo twardego i bezlitosnego wyrazu jego twarzy, odniosłem wrażenie, że jest to człowiek, na którym można polegać. Rządy brytyjski i francuski pozwoliły Hitlerowi na niedotrzymywanie postanowień Traktatu Wersalskiego. Kiedy mobilizował wojsko i zwiększył oddziały z 12 do 36 dywizji, to wszystko odbywało się pod ich okiem i oni wiedzieli, co Hitler robi. Niemcy udoskonalają Enigmę. Wprowadzają dodatkowe, wymienne bębenki. Dopracowują cykle stosowania kluczy, które teraz zmieniają się już nie raz na kwartał, lecz codziennie. Liczba kombinacji wzrasta wielokrotnie. Polscy matematycy wiedzą, że bez automatyzacji procesu obliczeń nie są w stanie nadążyć za zmianami w Enigmie. Wymyślają cyklometr. Urządzenie usprawnia obliczenia. Polacy dalej czytają niemieckie depesze wojskowe. W Niemczech trwają pogromy Żydów. Przeciwnicy Hitlera trafiają do więzień. Szerzy się kult wodza. Chamberlain zawiera porozumienie z Hitlerem o rozbudowie niemieckiej floty. Świat osłupiał na wieść, że rząd brytyjski zgodził się, aby niemiecka marynarka wojenna mogła osiągnąć 35% wielkości najpotężniejszej w świecie floty brytyjskiej. W Enigmie Niemcy zmieniają tak zwane bębenki odwracające. Doskonalą sposoby wpisywania kluczy depesz. Liczba kombinacji zastępowalności liter gwałtownie wzrasta. Kilkakrotnie przewyższając liczbę kombinacji stosowanych we współczesnych komputerowych systemach zabezpieczeń transakcji bankowych. Te poprawki, które Niemcy nanosili do systemu szyfrowania, do samej maszyny, naprawdę utrudniały życie kryptologom. W tym sensie, że musiało minąć czasami kilka miesięcy, zanim się udało nadgonić. Zygalski opracowuje metodę płacht perforowanych, która ułatwia obliczenia. Rejewski wymyśla maszynę liczącą. Kryptolodzy nazywają ją bombą. Urządzenie znacznie przyspiesza obliczenia. Pod okiem wybitnych inżynierów w wytwórni radiotechnicznej AWA w Warszawie budowanych jest 6 polskich bomb kryptologicznych. To akurat było urządzenie, w którym nic nie trzeba było wciskać. To było urządzenie elektromechaniczne, elektryczne w tym sensie, że wkładało się to po prostu do prądu i to się kręciło samo. Na tym polegała ta myśl, żeby w ogóle zaprojektować urządzenie, które wykorzystuje te wierniki, rzecz jasna, bo o ich położenie chodzi, ale w taki sposób, że urządzenie zatrzyma się tylko wtedy, jeśli te ustawienia okażą się prawdopodobne w świetle tego, co się udało zgromadzić w czasie nasłuchu depesz.
Nazwa bomba pochodzi prawdopodobnie od charakterystycznego tykania maszyny, przypominającego tykanie bomby zegarowej. Przeprowadzony przez Sztab Główny Wojska Polskiego test wykazuje, że kryptolodzy są w stanie rozwiązać i odczytać ponad 70% wszystkich przechwyconych niemieckich depesz Enigmy. Hitler zajmuje Austrię. Podczas międzynarodowej konferencji w Monachium premierzy Anglii i Francji zgadzają się, aby Hitler wkroczył do Czech. Chamberlain uważał, że w ten sposób ratuje pokój w Europie. Jak mówi, niewielkim kosztem dalekiego kraju, o którym tak mało wiemy. Enigma jest doskonalona. 9 miesięcy przed atakiem na Polskę Niemcy wyposażają maszynę w 2 dodatkowe bierniki. Liczba kombinacji znowu wzrasta. Kryptolodzy rozpoznają wprowadzone zmiany. Jednak dalsze masowe odczytywanie niemieckich depesz wymagałoby natychmiastowego posiadania 60 bomb kryptologicznych. Polski wywiad nie ma pieniędzy na ich budowę. W lipcu 1939 roku było już pewne, że za kilka tygodni Hitler zaatakuje Polskę. Polacy zapraszają Francuzów i Anglików do Pyr pod Warszawą. Tutaj mieściło się tajne biuro szyfrów polskiego wywiadu. Efektem lipcowego spotkania w Pyrach było nie tylko przekazanie kompletnie zrekonstruowanych kopii maszyn szyfrujących Enigma wywiadowi francuskiemu i brytyjskiemu, ale również przekazanie kompletu materiałów dotyczących konstrukcji bomby, zasad działania płachty Zygalskiego, w ogóle kompletu wiedzy, którą Polacy dysponowali w owym czasie, a dotyczącego rozwiązywania Enigmy. Przekazanie sekretów Enigmy Anglikom i Francuzom było czymś absolutnie spektakularnym. Według mojej wiedzy, nigdy wcześniej żadne państwo nie przekazało innemu państwu tak cennych informacji wywiadowczych. To był wielki prezent Polaków dla angielskich i francuskich sojuszników, podarowany zanim jeszcze rozpoczęła się II wojna światowa. Hitler wkracza do Polski. Wybucha II wojna światowa. Polacy między innymi dzięki czytaniu depesz Enigmy mają rozpoznane wszystkie jednostki Wehrmachtu, ich położenie, liczebność, uzbrojenie. Jednak mimo posiadanych informacji polska armia jest bez szans w zderzeniu z potęgą Hitlera. Wojska nazistowskie liczą 1600 samolotów, 2,5 tysiąca czołgów, 10 tysięcy dział i prawie 2 miliony żołnierzy. Wyczekiwana pomoc ze strony Francji i Anglii nie nadchodzi. Kraje te formalnie wypowiadają Hitlerowi wojnę, jednak nic nie robią. Hitler triumfuje. Rejewski, Różycki i Zygalski otrzymują rozkaz ewakuacji do Rumunii. Wcześniej niszczona jest dokumentacja i urządzenia, które służyły do łamania szyfrów Enigmy. Chodzi o to, aby nie wpadły w ręce Niemców. Tylko w ten sposób można utrzymać tajemnicę. Polscy kryptolodzy trafiają do Francji. Tam zajmuje się nimi kapitan Gustave Bertrand. Znów łamią szyfry Enigmy. Anglia, Bletchley. Niewielkie miasteczko, 60 km na północ od Londynu. Tutaj mieści się tajny ośrodek brytyjskiego wywiadu. Pracuje w nim Alan Turing, wybitny angielski matematyk. Turing zajmuje się między innymi udoskonalaniem polskiej bomby kryptologicznej. Niemcy uderzają na Francję, zdobywają ten kraj w kilka tygodni. Po wcześniejszym podbiciu Danii, Norwegii, Belgii i Holandii kontynent europejski jest we władaniu Hitlera. Teraz Führer szykuje się do rozprawy z Anglią. Odkrycia Polaków zostały przekazane Turingowi. W ten sposób oszczędza, jak się szacuje, 9 miesięcy pracy. A więc dzięki temu pierwsza i druga bomba kryptologiczna Turinga były gotowe przed rozpoczęciem bitwy o Anglię. Dawało to możliwość czytania niemieckich depesz, które mówiły o planowanych celach niemieckich w Anglii w samą porę przed rozpoczęciem bitwy o Anglię.
gave the details of targets, and so was just in time for the targets in Britain, and was just in time for the Battle of Britain. Gdy Hitler uderza na Anglię, kraj ten jest zdecydowanie słabszy militarnie od Niemiec. Jednak w bitwie powietrznej Niemcy niespodziewanie ponoszą ciężkie straty. Między innymi dzięki czytaniu tysięcy depesz Enigmy Anglicy wcześniej wiedzą o planowanych niemieckich nalotach. W literaturze, z którą się zapoznaję, ciągle się natykam na to, że Niemcy nie mogli zrozumieć trafności w RAF-u, w odpieraniu ataków na Londyn. Że oni wiedzieli, gdzie się zgromadzić, w którym kierunku się zwrócić, skąd zagraża największe niebezpieczeństwo. Także Niemcy wiedzieli, że jest jakieś, musi być źródło informacji, ale byli bezsilni. Anglia ocalała. Za oceanem Amerykanie, współpracując z Anglikami, budują własne bomby kryptologiczne. Dzięki nim odczytują przede wszystkim depesze wojsk japońskich. W Bletchley Park Anglicy doskonalą maszyny liczące. W oparciu o teoretyczne koncepcje Alana Turinga w połowie wojny powstaje Colossus, pierwszy w świecie komputer. Użyto w nim 1500 lamp elektronowych. Colossus jest rozwinięciem bomb. Ale mówię, to chcę podkreślić, że nie jest rozwinięciem w tym sensie, że wykorzystano go do łamania Enigmy. Jest rozwinięciem zasady działania i wykorzystania nowych, innych materiałów, w tym przypadku lamp elektronowych, zamiast przekaźników elektromechanicznych. Colossus liczy z prędkością kilku tysięcy impulsów na minutę. Przy jego pomocy Anglicy odszyfrowują najtajniejsze depesze Hitlera, szyfrowane maszyną Lorenz. Wiadomości pochodzące z rozszyfrowanych depesz pomagają aliantom wygrać ważne bitwy we Francji, Włoszech, w Afryce i co najważniejsze, wojnę morską o Atlantyk. Zarówno Anglicy, jak i Amerykanie przez całą wojnę odczytują setki tysięcy tajnych depesz Enigmy. Niemcy niczego się nie domyślają. Do końca są przekonani, że Enigma jest maszyną nie do złamania. Myślę, że rozwiązywanie depesz Enigmy, szczególnie przez brytyjski wywiad wspierany przez amerykański i oparty na polskim prezencie, skróciło wojnę. Nie można powiedzieć, że to rozwiązywanie Enigmy wygrało wojnę. Wywiad nigdy nie wygrywa wojny. Wojnę wygrywają ludzie, którzy walczą w samolotach, na statkach i na ziemi. Ale Enigma pomogła skrócić wojnę. Generalnie Enigma skróciła wojnę i uchroniła wielu ludzi, których w innym przypadku czekałaby śmierć. W Anglii w 2002 roku na ekrany kin wchodzi film Enigma. Jednego z jego bohaterów, Polaka, brytyjski reżyser przedstawia jako zdrajcę i pijaka. Zaś sukces złamania maszyny przypisuje wyłącznie Anglikom.